Cześć, ja jestem Sarge i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Puppeteer, w którym to rozpoczniemy sobie akt trzeci. Ostatnio skończyliśmy drugi akt i tu taka właśnie informacja dla wszystkich, którzy poprzedniego odcinka nie widzieli. Wczoraj niestety YouTube znowu miał duże problemy i przez to wczorajsze filmy nie pojawiały się u dużej ilości subskrybentów. W związku z tym, jeśli ominęliście poprzedni odcinek, to polecam go zobaczyć, bo wtedy zobaczycie sobie, jak zakończył się właśnie drugi akt i nie umknie wam nic z fabuły. I mam nadzieję, że dzisiaj już będzie to na YouTubie działać dobrze i że o dzisiejszych odcinkach normalnie zostaniecie powiadomieni. No niestety, ostatnio jeśli chodzi o ten serwis, to przechodzi on pewne zmiany. Wprowadzane są różne modyfikacje, ale mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko ok. Tak więc rozpoczynamy trzeci akt, najpierw posłuchamy sobie wprowadzenia. Kutaro zwycięsko wydostał się z brzucha węża, który zamierzał zniszczyć księżycowy las, a tylko nabawił się niestrawności. Nasz bohater był gotów na nowe wyzwania. W akcie trzecim na pewno pojawią się kolejne okruchy kamienia. No dobra, w takim razie rozpoczynajmy od razu, co? Kontynuujemy opowieść. No i mieliśmy tam statek pokazany, czyżbyśmy w takim razie płynęli gdzieś? Zobaczymy. Z wężowym okruchem księżycowego kamienia w ręce, Kutaro parł naprzód, aż dotarł do brzegu oceanu. Morze księżycowego blasku, okropne miejsce pełne piratów i potworów. Na jego wodach toczyła się właśnie zacięta rywalizacja pomiędzy kapitanem Gaffem, pirackim dowódcą okrętu Jolly Lemam oraz generałami Świnią i Owcą, którzy chcieli przejąć bogactwa Gaffa w imieniu swego króla. Yo-ho! Wspaniała zdobycz, druhu! Ej, od dziś panujemy na tym morzu. Nie straszny nam żaden pirat, ni potwór. To wszystko dzięki lśniącemu podarkowi od misia, jo. Spójrz tylko, Kutaro, okruchy księżycowego kamienia. Dokroć set beczek soli. Widziałeś plakaty poszukiwanych? Tego łotrzyka! Kutaro! To licha, owco! Spójrz na tę nagrodę! Gdy złapiemy tę rybkę, będziemy pływać w złocie! Wznieść kotwicę inomigiem! Wolnego, hej! Jeśli nam się wymknie, nic nie zyskamy! Pomyśl o czasie, który zmarnujemy i rachunku za prąd! Prawdę rzeczesz! Potrzebny nam bezwzględnie dobry plan. No nie? Cii, ani mru-mru. Tak. Jak śmiesz polewać beze mnie szkorbuci bekonie? Kto pierwszy, ten lepszy. Hej, Kutaro, to nasza szansa. Powolutku, po cichutku podchodzi. Dwaj generałowie spali jak dzieciątka, ale Kutaro nie mógł ryzykować zbudzenia ich. Okruchy kamienia były już na wyciągnięcie ręki, gdy nagle... Zakroć się! To łapy! Łobuz Kutaro się nabrał! Juhu! Miś bandzior królewski dosłownie nas ozłoci! A co to za śmierdlisko? No to nieciekawie, zostaliśmy złapani. Nasz bohater wpadł, dosłownie, w srogie tarapaty. I teraz po omacku błąkał się w ciemnościach. Po smrodku soli i bujaniu domyślił się, że uwięziono go na okręcie. Wypuśćcie mnie, zdradliwe dzwońce! Ale patrzcie, tutaj możemy użyć bomby i tam chyba ktoś jest. Wtedy tę osobę uwolnimy. Spróbujmy. I zobaczymy. No właśnie. Kogo my tu mamy? Aaa! Innych szkorbutników tu się spodziewałem. Cóż, haha! W górę serca! Właśnie ocaliliście samego kapitana Gaffa! Kutaro zauważył hak księżycowego pirata, jednego z czterech czempionów bogini.
A na cóż ci ten stary rupieć? Piesek salonowy, który go używał, przynosił hańbę pirackiej braci. Okej, czyżbym mógł go zabrać i w ten sposób zdobyć jakąś nową moc? Zaraz zobaczymy. Magiczna sztuczka misia bandziora królewskiego. Tylko Kalibrus go przetnie. Tak jest, to będzie nowa umiejętność, patrzcie. A niech mnie mywa, dziobnie! Kalibrus! Ja! O, a któż to zyskał moce pirackie? Użyj ich, by dowodzić okrętem. Luna Driver Sweep! Tam, widzisz złoty hak po lewej od mostka? Użyj hakostrzału, by go chwycić! No proszę, czyli mamy możliwość strzelania hakiem. Gdyś już przycelował! Szarp raz za razem! Zobaczmy, co to da. Okej. Za mocno! Za mocno! Milady, jakaś ty piękna! Halo! O, Rety, to scena miłosna? Kutaro, zrób coś, proszę. Okej. Dobra, oderwiemy ten hak. Dobrze. Jak widzisz, możesz poruszać wszystkim, co ma hak. Zapnij tego łobuza. Dobre szarpnięcie skołuje wrogów i pozwoli ci dokończyć robotę. Aha, więc w ten sposób można też chwytać przeciwników. Tylko, że kurde, ten jeden mi spadł. Przestań mi trężyć i łap za hak! Drugiego. I patrzcie, w ten sposób można też eliminować wrogów. A teraz na pokład, ciach, ciach! Wolnego! Pani, podaj swe imię! Jam jest księżycowa wiedźma Esma Potts. Esma Potts, a! Toż to prawdziwy skarb godzien mnie. Ale wpierw muszę odkraść swój okręt. Ja! No dobra, stary, jak uważasz, może jeszcze go kiedyś zobaczymy? Tutaj jak zwykle jest sporo elementów interaktywnych, które mogę tutaj poruszyć, żeby zebrać iskierki. Ja tego na ogół nie robię, ale teraz tutaj też możemy coś takiego wykonać. Dobra, przechodzimy dalej do kolejnej lokacji. Spróbujemy się stąd jakoś wydostać. Ile tu monet? Czy to skarbiec? Dobra, czyli najpierw tutaj przeciągniemy to. Proszę bardzo, dzięki temu mogę przeskoczyć dalej. Teraz tam na górze. Okej, dzięki temu zdobyliśmy sobie iskierki. I lecimy tutaj dalej. Proszę bardzo. Tutaj dzięki temu wejdziemy wyżej. No i fajnie, bo kolejne umiejętności zdobywamy. Coraz bardziej wachlarz naszych zdolności się poszerza. W kolejnej sali znaleźli kolejną górę. Nie, ocean złota. Ale dla Kutaro te bogactwa były tylko kolejną przeszkodą do pokonania. Pytanie brzmiało, jak daleko dotrze, mając jedynie ciało marionetki, kilka główek, magiczne nożyce, rycerską tarczę, bomby ninja i piracki hak? Hej, może uda ci się poluzować śrubę? Zapaliłeś ląd! Rety! Czekajcie, zabiorę głowę i za chwilę się wydostaniemy stąd w takim razie. Aha, tutaj nie mogę przeskoczyć w ogóle nawet. Ciekawe, jak z tamtej strony bym coś zrobił, no ale wyjdźmy najpierw. A, patrzcie, tutaj muszę wylecieć, czekajcie. To musi jeszcze raz wystrzelić. O, właśnie, i teraz patrzcie, mogę tutaj sobie przelecieć w prawo. A tu mamy kolejny hak i dzięki temu pewnie wyjdziemy... Jesteśmy pewnie tuż pod głównym pokładem. Wyjdziemy tam górą zapewne, patrzcie. Tak czy nie? Tak jest. Bardzo dobrze. Jakeś się wydostał!
zamknęli cię ze skarbem. Tak, ale interweniowała bogini. Oddajcież mój okręt lub idźcie na dno. Nigdy! Znalezione nie kradzą! Świnia! Za nimi, Kutaro! Musimy zdobyć okruchy księżycowego kamienia! Okej, a więc ruszamy w drogę i patrzcie, mamy przejście dalej. No i cóż, że widać, że ten hakostrzał daje nam też nowe możliwości w rozgrywce. Rekin na pokładzie? Świnia i owca używali okrętu Gaffa, by łapać mieszkańców oceanu i testować na nich złowrogi olej magiczny. Patrzcie, teraz mogę przelecieć tutaj dalej. Bardzo fajnie, że te kolejne umiejętności rzeczywiście się przydają i pozwalają nam gdzieś dalej się udać. A widzicie, teraz na przykład lecimy tędy. Okej. Okay. A tu mamy... Oj, nie! Kurczę, i straciłem głowę, szkoda. Ale zapewne już niedługo zdobędziemy kolejną. Fajne jest to przyciąganie przeciwników też, bo to się przydaje. No ale przede wszystkim przydaje się to, żeby tutaj te elementy otoczenia właśnie jakoś używać i w ten sposób możemy przechodzić dalej. Dobra. Tam jakoś na górę też można wejść i zabrać iskierki, ale już to nie jest ważne. Dobra. Kapitan walczył ze złowrogim wieprzem. Twarzą krwi. Orzesz, kurczę, no. Co teraz? Wściekły rekin podziurawił pokład, przez co biedny Kutaro spadł z powrotem na niższy poziom. Myślisz, że kapitan jest cały? Myślę, że tak. Myślę, że nic mu się nie stanie. On tam będzie walczył dalej, a my tymczasem zajmujemy się innymi rzeczami. Pod pokładem znajdowało się więcej uwięzionych morskich stworzeń. Były poddawane eksperymentom. Tego by się przydało przyciągnąć. Ale dzięki temu będzie ich łatwiej eliminować, dzięki temu przyciąganiu, bez ryzyka, że ich wyrzucimy. Dobra, teraz tutaj lecimy. Pięknie. Co dalej? Tutaj mamy kolejny hak. Aha, teraz tędy, dobra. Super sprawa, naprawdę. Coraz bardziej mi się ta gra podoba, powiem wam. Zaglądał do butelki? Dobry żarcik, co? Okej, tutaj mamy głowę, tylko że jaką? A, kolejna żaba. A tutaj akurat tej żaby nie wykorzystam niestety, bo to chyba nie jest głowa żaby, tak? Czy nie? Zobaczę. Nie, to zdecydowanie nie jest głowa żaby tutaj. No to cóż, teraz nic tutaj nie zrobimy. Ale i tak, mogę lecieć do góry i kontynuować swoją przygodę. Tutaj mamy hak. Poczekajmy, niech się właśnie rozbuja i wtedy przeskoczymy. Super. I na drugą stronę. To bardzo koniec, dobrze. Owco! Tylko piękne damy są godne uścisku kapitana! Masz tu uścisk! Juhu! Pomóc ci, struchu! Lepiej wracajmy na górę! Z góry dochodziły odgłosy wystrzałów i szczęk oręża. Nasz mały bohater biegł przez dziwaczne wnętrze okrętu tak szybko, jak tylko potrafił. Kurczę, teraz się troszkę pospieszyłem i patrzcie. Od razu zginąłem. Aj, kolejna głowa stracona, no. Niedobrze, niedobrze. Spróbujmy raz jeszcze. Okej, to się znowu niech rozbuja. Lepiej tak od razu nie skakać, tylko na spokojnie to zrobić. Tutaj kolejne... Oj, i znowu bym zrobił to samo, no. Dobra, teraz się uda. No, teraz wylecimy pewnie w górę, tak? Tak jest, patrzcie. Lecimy tutaj. No i mamy kapitana. Tak jak mówiłem wcześniej. Strzelajże dalej, nędzna mleczarko! No i pomogliśmy. Udanego szlotu, wełniaku! Okręt kołysał się coraz bardziej, gdy Gaff zagnał w róg podłych generałów. Dość gry wstępnej! Ustalone pozycje, świnko! B! Chodon, chórze! Teraz my, Kutaro! Wściekłe morze z coraz większą zaciekłością atakowało okręt Jolly Lemon. A! Na fali! A! Na fali! O, na fali!
Patrzcie, tutaj mogę przejść teraz. O, właśnie. Całkiem pomysłowe, trzeba przyznać. Rety, cóż za wielka ryba! To tuńczyk? Rety, ale bym przekąsiła sushi. Schrupałabym podwójną porcję. No proszę, tutaj trzeba przykucnąć i dzięki temu nic nam się nie dzieje. Fajna sprawa. Dobra, lecimy dalej. To jest kolejna przeszkoda. Dwie! Co za zdobycz! Zaczekajmy tutaj. W ogóle w ciekawy sposób jest pokazana ta woda. Chcide jagnie! A! Chcide jagnie! No i proszę, znowu jesteśmy po drugiej stronie. Często przemilczaną ciekawostką na temat Morza Księżycowego Blasku jest fakt, że w wodzie prócz soli znajduje się tam też pieprz. Kręci w nosie, na zdrowie. Niejeden rozbitek, który trafił na bezludną wyspę, z chęcią zanurzył w wodzie swoje buty i spożył je ze stosownymi przyprawami, aby przetrwać. To tragiczna historia, którą należałoby opowiadać psie! Dosyć tych wywodów. Dobra, spokojnie cały czas tutaj omijam tą wodę, która na nas tutaj próbuje chlusać. Ciekawe, co złapiemy. Może dużą sztukę? No niestety, ja tego nie sprawdzę, bo jak widzicie, jest tutaj potrzebna głowa, której ja nie posiadam. A tutaj też tylko jest głowa żaby. Więc lecimy dalej wobec tego. I zobaczmy tutaj. No, wejdziemy tam? Wejdziemy jak najbardziej. Jest i kapitan. Hańba! Dwóch na jednego! Tak! Wyślijmy puchatą sklerę do skrzynki! Bardzo dobrze. Proszę, chłopcze! Zasłużyłeś! Naprzód, majtku! Wzbieli się na maszt! Ginże, kapitanie Goff! Ha! Skosztuj słonej wody, mleczarko! Co? I co na to powiesz? Wolnego! Odstąpcie, psy! Zrzućcie mnie! Daję! Żryj pełne! Udało się! Godna próba, kołku, ale pokaż coś więcej! Be, złaź ze mnie, stręciuchu! Be, 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 nie da rady! Be, be, be. Mam! Be. No! Cofnij się! Nie ma sensu nas gonić! A nie ma mowy! Poślę was na dno! Wyglądało na to, że ta szalona utarczka rozkręciła się na dobre. To naprawdę przesada. No ale cóż, musimy zdobyć te okruchy księżycowego kamienia. Musimy się sprężać. A! Zakazana gęba! A! Zakazana gęba! No niestety, wcześniej byliśmy biernymi obserwatorami tylko tej walki, nic nie mogliśmy zrobić, nie mogliśmy pomóc kapitanowi. I teraz wbijamy się na górę. Wspinał się po starym maszcie, którym targał wściekle wiatr. Chrum, spadaj owco! Chrum, spadaj owco! Chrum, moje miejsce, to moje miejsce! Chrum! Ci dwaj generałowie są beznadziejni. Dobrze, że ty nie masz denerwującego kompana, co? Okej, próbuję teraz jakiś tam ten hak ściągnąć. Aha, w ten sposób mogę to zrobić, dobra. Mogę się tutaj poruszać. Teraz musimy szybko pobiec. I na górę, jazda, jazda, jazda. O, dobra, zdążyłem na szczęście. Zmaruj to! A, jesteś już powolny! Kurczę, niestety teraz też się nie udało. Be, be, no w nie rzesz już! Be! Ty pierwszysz! Dobra. Masz podły połowiniarzu! Wolę rybki! I wchodzimy jeszcze wyżej. O, dziękuję! Patrz na to! Okus pokus, kaczka gąska!
Raczej gołąb! Dość ty... Kurczę, zginąłem tutaj. Liczyłem na to, że szybko przejdę do teleportu, jakoś to przeżyję. No ale jednak nie. Okej, witam was z powrotem. Zrobiłem cięcie, bo tutaj kawałek trzeba było przejść znowu od nowa. Załatwmy tylko tych przeciwników jeszcze. Okej. Oj, kurczę, straciłem głowę. O, proszę, mamy tutaj jeszcze kolejną. No i dobra, możemy ruszać dalej do kolejnej lokacji. Coraz to wyżej. Nie uciekniecie! Mam go! Odpuść! Begonie! Święte begonie! Narazka! A! Uciekajcie, tchórzliwce! Kutaro nie stał zbyt pewnie na nogach i najdrobniejszy wstrząs mógł spowodować, że spadłby w dół ze śliskich desek. Uważaj pod nogi! Okej, tutaj trzeba będzie jakoś wejść tam na górę. W ten sposób, patrzcie. Wiem! Przechyl w odpowiednią stronę i dopiero skacz! No, już to zrobiłem. Oj, teraz trzeba uważać. Może teraz? Kurczę, znowu się nie udało. Spróbuję teraz. O, właśnie, w ten sposób. Kutaro musiał podejść do sprawy pod odpowiednim kątem. Skakał z platformy na platformę. Kurczę, naprawdę fajna sprawa. Nie dość, że każdy akt ma inne lokacje, to jeszcze... W ogóle one się opierają na troszkę innych mechanizmach. Zaraz dostanę ataku serca. Na troszkę innych mechanizmach rozgrywki. Niestety straciłem znowu głowę, ale teraz wejdziemy wyżej i zobaczymy, co będzie dalej. Rety, spójrz na to cacko na maszcie. Ciekawe, czy prawdziwe. Świnio, odszpuntuj mnie! A to beczka śmiechu! Żarty na boczek. Kapitan Gaw dał owcy popalić. W beczkę wbito więcej mieczy niż szpilek w poduszeczkę. Jakeś się uchował od przerobienia na kebab. Jeszcze jeden rożen i byłoby po tobie. Dobra, pytanie, co teraz zrobimy? Tutaj niestety tej głowy nie użyję, bo jej nie posiadam. Muszę wejść w takim razie na górę i jakoś tutaj sprawę obmyśleć. Zobaczymy. Na razie spróbuję jeszcze na dół zejść. O, właśnie, tutaj iskierki chciałem zebrać. I teraz na górę, bo chyba z tym gościem na razie niczego nie zrobię. Biednej świni też nie było do śmiechu w tej beczce. Haha, lipa. Okej, tutaj spokojnie przejdziemy na drugą stronę. Następnie użyjemy tego haka. I wlecimy sobie właśnie na górę. Oj, spokojnie, kurczę, nie udało się. Jeszcze raz spróbujemy. Dokładnie tak. Ach, tylko że... Wow, prawie bym spadł. Ale dobra, teraz się uda. Szybko, szybko, szybko. Zdążyłem. Całe szczęście. Poddasz się wreszcie? Mnie się nie nudzi. Już nic nigdy ci się nie znudzi. Co? Wezwaliśmy pomoc. Gotów? Cel! Nie było pal! Wracaj tu! Na horyzoncie pojawiły się kłopoty i właśnie przerabiały żagle okrętu Jolly Lemam na ser szwajcarski. Poszły w strzępy! Co dalej? No, muszę tutaj uważać, żeby nie tracić tych głów za dużo. I wbijamy się coraz to wyżej. Patrzcie, oj kurczę. Coraz więcej kłopotów. Zaraz z żagli zostanie więcej dziur niż płótna. Skręt na sterburtę! Do wioseł! Tak! I cała naprzód! Zaraz, czy ty w ogóle wiesz, co to jest sterburta? Nie, ale zawsze chciałam to krzyknąć. Żagle żywiołowo pustoszyły rzężący ostrzał. To znaczy ostrzał rzężąco żeglował pustosząc. Ostrzał żywiołowo pustoszył. A, nieważne zresztą. Okej, jeszcze wyżej. Kurczę, już mi się wydawało, że to jest końcówka. Kutaro znalazł się w środku burzy ognia. Dalej, szybko! Wiatr z płonących żagli tylko podsycał ogień. W górze szalał piekielny taniec. Kutaro, musisz...
musisz się ruszać! To był wyścig, ale zamiast flagi z szachownicą, Kutaro wypatrywał niebezpiecznych, rozżarzonych kawałków płótna. No proszę, myślałem, że zdobędziemy, kurczę, jakieś tutaj pieniążki, ale jednak nie do końca. Może jakieś iskierki, ale nic w tym nareszcie przypadku. Nareszcie! To wasz koniec, dzwońce! Be! Na pokarm dla rybek! Świnio! Świnio, nie umieraj! Najpierw musisz mnie spłacić. Masz chociaż ubezpieczenie na życie? To ty mi wisisz kasę, zdrajco! Uzgodnicie to sobie w zaświatach! Juhu! Pojawił się i tkacz! Kutaro, chłopcze, oddaję ci ten honor! Chyba horror! Walcząc z tkaczem piratem na maszcie, Kutaro czuł wściekłość tętniącą w pirackim haku. Jego poprzedni właściciel miał z tkaczem jakieś porachunki. No tak, nie mogło być inaczej. Tutaj w ogóle zginę w tym momencie już. Nie mogło być inaczej. Każdy etap musi się zakończyć walką z bossem. Tym razem znowu będziemy walczyć z kolejnym tkaczem. Już mieliśmy z nimi do czynienia. Więc wiemy, jak tutaj sobie poradzić, chociaż za każdym razem z tkaczem piratem są trochę inne ataki. Kutaro czuł wściekłość tętniącą w pirackim haku. Jego poprzedni właściciel miał z tkaczem jakieś porachunki. Dobra, tam w ogóle będę musiał odbić ten atak za chwilkę, patrzcie. A właśnie, w ten sposób. I teraz patrzcie. Pomagamy sobie hakiem. Nie zajmuj się mną! Dalej, za nim! No i na górę wobec tego. Zapewne po raz kolejny walka się będzie toczyć w trzech segmentach. Wow, co teraz? Spokojnie, spokojnie. Dobra, tutaj trzeba unikać oczywiście tego miecza. To jest chyba rapier, zdaje się. Okej, okay, przetniemy to teraz. No, udało się czy nie? Tak jest. Piracka flaga na maszcie była symbolem niepodległości, morską deklaracją korsarską. Tylko jeden miś na świecie mógł wysłać tkacza, aby ten podeptał flagę z czaszką. I nie chodzi mi o Kubusia, jak mu to wiecie. Już my pokażemy tyranowi. Dziś wywiesi białą flagę. Ach, kurczę. Nie odesłaliśmy tego dobrze. Ale dobra, i tak się udało. I teraz szybko hak. Dokładnie. Mamy też głowę przy okazji. I lecimy na górę. Czas go wykończyć, chociaż to jeszcze nie będzie koniec. Ale już druga faza walki. Spokojnie. Znowu będzie rapier zapewne użyty. Tak jest. Czekamy, aż znowu będzie ta tkanina i wtedy ją przetniemy. W ten sposób eliminując tego tkacza. O właśnie. Teraz. Błysk stali. Wymierzony blok tarczą. A do tego małe szarpnięcie hakiem. Kawałeczek po kawałeczku Kutaro spruwał tkacza na łachman. Gdzieś po drodze ktoś podmienił strachliwego chłopca na wspaniałego, młodego bohatera. Zaczekamy na kolejne ataki. Cóż to będzie? Aha, mamy tutaj hak. Szybko, szybko. Dobra. I wtedy straciłem głowę jeszcze, kurczę, no. O, bardzo dobrze. Jest znowu hak. Okej, okay. I teraz będziemy znowu lecieć na górę. A tam już zapewne ostateczne rozprawienie się z wrogiem. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Tutaj znowu trzeba uniknąć paru ataków, zanim się do niego dorwiemy. Jeszcze pewnie drugi rzut będzie rapierem. I na tym się to zakończy. Jeszcze trzeba będzie przeciąć tę tkaninę. No właśnie, teraz.
Udało się czy nie? Tak jest, mamy duszę. Szybciej, 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 szybciej. I tak oto Kutaro pokonał tkacza, uwalniając duszę niezliczonych dzieci i wyrywając okręt Jolly Lemon z łap okrutnego misia bandziora królewskiego. No i super, a więc w ten sposób zapewne ukończyliśmy tą scenę. To wasz koniec, zwierzaki gospodarskie! Odsyłam was do Davy'ego Jonesa, ale najpierw oddajcie mój skarb i mój okręt. Nigdy nie oddamy. Ani grosika, ani złotówki. Złoto i srebro szybciej poniosą was na dno. Miecz kapitana Gaffa śmigał niczym błyskawica, gdy ten przerabiał świnie na bekon, a owce na skarb. Wolnego! Mój skarb! To kasa, ty zwariowany dublonofilu! Ach, czy możemy przyspieszyć do chwili, gdy wykrztuszacie okruchy księżycowego kamienia? Ba, nigdy! Wolimy zostać przy netto! Ahoj! Mobi! Co jest? A nie krzyż mnie! Hej! Oszukujecie, wy szkorbutowe... coś tam! To diaska! Nie mogą nam uciec! Kapitanie, czy ten okręt jest podwodny? Jasna sprawa, moja piękna! Gdy urocza dama chce się zanurzyć, kapitan Gaff oraz Jolly Lemon z chęcią ulegną! Serio? O, kocham was! To potrwa zaledwie jakieś 3 dni? A, już was nie kocham. Zrobimy to po naszemu. Weź oddech, dzieciaku! O, człowiek za burtą! Znowu? I tak oto, czując odcisk pośpiechu pod swoimi zacnymi plecami, Kutaro wyruszył w piekielne odmęty królestwa Davy'ego Jonesa, aby złapać świnie, owce i ich okręt Mobi. No i proszę, i na tym kończymy naszą piracką przygodę. Chociaż to oczywiście dalszy ciąg będzie w kolejnej scenie, jak zwykle. Mamy zapis, będzie też zapewne trofeum. I na tym będziemy powoli ten odcinek kończyć. Z pomocą Kalibrusa Kutaro pokonał zagrożenie i ocalił duszę kilku szczęściarzy. Doskonale, Kutaro! Uwolnione dusze zmierzały do domu. No, w tym etapie całkiem sporo tych dusz uwolniliśmy, jak sami widzicie. Jest to duża zasługa tego, że pokonaliśmy kolejnego tkacza. Już jest 179 dusz uwolnionych. Ciekaw jestem, ile będzie na koniec gry, biorąc pod uwagę, że i tak wszystkich nie udaje mi się uwalniać. No ale cóż, kolejne sceny będziemy sobie oczywiście przechodzić w następnych odcinkach. Ja w poprzednim odcinku mówiłem, że jeśli mi się uda, to dzisiaj zobaczycie 2 materiały z Puppeteer. Niestety troszkę mi dzisiaj brakuje czasu, żeby nagrać dla was 2 materiały z tej gry, więc prawdopodobnie jednak raczej dzisiaj dostaniecie tylko ten jeden, ale za to ponad półgodzinny materiał. Za to postaram się, żeby jutro być może pojawiły się te 2 odcinki z tej produkcji, więc mam nadzieję, że będziecie czekać. Mam też nadzieję, że nadrobiliście ewentualne zaległości z poprzednim odcinkiem, którego właśnie nie było widać u wielu osób. Jeśli nie, to właśnie możecie sobie jeszcze tam zerknąć, a tymczasem już żegnam się z wami i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!